Siema, słuchajcie, dzisiaj dane. Tak. Dane, dokładnie tak. Będziemy dzisiaj danymi się zajmiemy. Jest to dosyć trudny napad. Nie będę mówił, że nie, jest dosyć on trudny, dosyć długi. I więc to jest generalnie, żeby go zrobić najlepiej sobie tylko raz. I potem już go, no, najlepiej go nie robić, no bo jest długi i trudny, nie? No, to nie ma żadnego sensu. Dobra. Więc na samym początku musimy udać się do elektrowni. No i w elektrowni będziemy musieli sobie śledzić helikopter, który zaprowadzi nas do konkretnego bunkru, w którym znajduje się ta baza tego całego tam szefa Weather to był bodajże. Bunkrów może jest nawet dwa albo trzy, ale wiecie, nawet nie ma sensu szczerze tego pamiętać, no bo tak jak powiedziałem na początku, ten napad jest dosyć długi i trudny. No i dobra, jak tu jesteśmy, no to mamy ten helikopter. Oczywiście wiadomo, znaczy wiadomo, to nie jest do miasta, on raczej nie poleci, o to co to nie. Ale ma parę takich miejsc, gdzie on może się pojawić. I co ciekawe, ten helikopter, który tam leci, jest to generalnie helikopter sobie taki, którym nie da się go kupić w ogóle w GTA Online. On nie jest do kupienia, co jest najciekawsze. On jest tylko właśnie jak są jakieś misje, tylko on wtedy się pojawia. Ale normalnie go jak nie możemy być jego właścicielami. Dobra, troszeczkę skręca, więc okej, no to pojedziemy bardziej w tamtą stronę. Próbujemy odnaleźć, do którego bunkra może się on kierować. Jak mówię, no jest trochę tych bunkrów, ale mniej więcej tak jakoś idzie, to więc gdzieś chyba tamten będzie. Gdzieś chyba tutaj był. Kurde, aż tak daleko? To tam jeszcze ani razu mi się nie wylosowało, a trochę już. No, trzeci raz chyba robię tę misję. No ale wystarczająco, no już wiem na temat tych misji. Tematy są tu krótkie, szczerze, dlatego można szybko i łatwo nagrać tutaj ogólnie o co chodzi, jak to szybko przejść. Jeżeli chodzi o to tutaj miejsce, teraz tutaj musimy zrobić sobie fotkę. Co jest bardzo istotne, co przez co można bardzo łatwo sobie zepsuć tę misję. Mianowicie tutaj Saseta nam powie, że mamy się oddalić i zaczekać, aż jakiś pojazd wyjedzie. Co w takim razie robimy, tak? Też dostajemy informację, nie? Więc co należy w takim razie zrobić? Oddalić się, ale nie przesadzić. Jeżeli przesadzimy i oddalimy się zbyt daleko, to wtedy misja uzna się za niezaliczoną i będzie trzeba od początku lecieć. No i dobra, widać, że już coś tutaj jedzie. O, oczywiście przeteleportowało się to za mnie. Ciekawe, jak to jest możliwe. Teraz, jak to ściągnąć, żeby to miało jakiś sens? Ej, myślę, że najprostszy sposób, jaki może być, oddalić się i wtedy go walić. Raczej wątpię, że da radę, jakbym chciał nawalać z tego, wiecie, w sensie, że normalnie nawalać z rakiet, to wątpię, że ten pojazd by wytrzymał. Po jednej rakiecie mógłby dawać się przewrócić, ale może ja się nie zdam. No i musimy tym pojazdem wrócić aż do warsztatu treningowego, więc tutaj no akurat, no, problemu z tym wozem nie ma, co najwyżej, wiadomo, żeby tylko dojechać do tego bunkra i tyle. No i dobra, wóz dostarczony, niech tam sobie oni z tym robią, co chcą, ta zasada niech sobie robi z tym wozem, co chce. Co teraz robimy? Co teraz robimy? Idziemy oczywiście na następne przygotowanie, to jest strasznie długie. Kolejna rzecz to jest obrona. W zasadzie w obronie jest taka rzecz, która tutaj jest dosyć istotna i dosyć ważna i ciekawa. Generalnie mamy ukraść uzbrojenie Meriwether. Możemy tę misję pominąć tak samo jak w bankach. Tylko, jeżeli chodzi o tutaj o finał, to jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne. Bardzo dużo jest przeciwników, więc no, pomijanie tej misji całkowicie to raczej to nie jest najlepszy pomysł. Co prawda, no niby można. Będzie wtedy bardzo trudno, a dałoby się to przejść, nie mówię, że nie. Jednakże dla jakiegoś tam ułatwienia warto jest zabrać sobie jeden wóz. Ja wezmę sobie właśnie ten jeden wóz, żeby no nie było aż tak trudno, no i wtedy pominę misję całą. Bo wtedy to wiecie, musimy się już bardzo dobrze kampić, dobrze celować, wiecie, wszystko robić. No i sobie odjeżdżamy. Żeby chociaż mieć jedno działko, nie? Nie potrzebujemy wszystkich. Jedno nam wystarczy. Właśnie tak jak to, nie? To nam powinno całkowicie wystarczyć. Można sobie w sumie wybrać, czy wiecie, pojechać o ten, co jest już tutaj w tym miejscu, czy to, nie? Ale według mnie to działo będzie lepsze, więc ja sobie je wolę zachować. Dobra, czyli się tutaj docieramy do miejsca, gdzie kiedyś Paweł składował nam łódź na Cayo Perico. Tutaj zawozimy tą wieżyczkę razem z Nightsharkiem. No i jak już to jedno zebraliśmy, no to no, możemy wejść już w online, to pominąć, no bo więcej nam pojazdów nie będzie potrzebnych, jeden pojazd nam całkowicie wystarczy. Dobra. No i zmierzamy sobie już krokiem na sam finał tego napadu. I tutaj od razu już mówię, że finał jest dosyć trudny, więc
Wiadomo, strzelec wyborowy, kamizelka, no i nic więcej nie pozostaje niż po prostu wziąć i jechać. Tylko oczywiście wierzymy sobie naszego tutaj Halico GTF-a, by jakoś sensownie po prostu jeździć po tej mapie. No cóż, teraz największy minus tego, że niestety jak ten bunkier zrespił się daleko, no jest dosyć daleka droga do tego bunkra. Więc to jest niestety to nie najciekawiej. Są trzy lokalizacje tego bunkra, więc naprawdę mógł być naprawdę bardzo, bardzo blisko. Dobra, dojeżdżamy już powoli do tego tutaj oto bunkra i zobaczmy sobie. Okej, już przeteleportowało, świetnie. I tak, w samym bunkrze musimy uważać, jest bardzo dużo już przeciwników. Na to, ale na samym bunkrze się to nie kończy. O nie, oj nie, nie. Na samym bunkrze nam to się nie kończy, więc dlatego to trzeba być dosyć ostrożnym w tym miejscu. Musicie też dużo przebiegać, dużo się kampić. Wiadomo, nie, jak to jest. Jakkolwiek, żeby to po prostu tu wychodziło. Musimy ukraść cztery dyski. One są zawsze w tych samych miejscach, więc w zasadzie no niby większego problemu ze znalezieniem ich nie ma, tylko tutaj jednak, że problemem nie są bardziej same dyski, a tym, że jest dużo przeciwników, na które mogą nas tak po prostu zmanszatować, więc trzeba po prostu bardzo mocno uważać. Nawet Rockstar sam wiedział, nie, że ten napad jest na tyle trudny, że sami tutaj oni porozstawiali apteczki i armory, nie? A w zasadzie na żadnym napadzie nie ma armorów, to najwyżej jak już ktoś jest jak ktoś już jest rozstawione amunicję, a oni tu sami wiedzą, że już tu by jest po prostu przerąbana sytuacja, więc dlatego niestety, jakby to powiedzieć, ten napad tylko na raz, nie? Albo i też dobrze, nie? Bo nie trzeba sobie będzie nim głowy zaprzątać. Teraz tutaj na spokojnie trzeba ich tylko to jeszcze powyczyszczę, tylko gdzie oni się tutaj chowają? Tutaj na górze widać gościa. Dobra. Niech się jakoś ładnie tutaj oni powychylają. Może tutaj tak, z tej strony. I tego tutaj teraz ładnie będzie można zraszować full outem. Świetnie. I zabieramy. Już muszę powiedzieć, że akurat dobrze, że porozmieszczali te amunicję, całą amunicję w ogóle. Wszystko praktycznie dobrze, że jest to porozmieszczane, no bo jakkolwiek da radę wziąć i pouleczać. Ba, nawet wiecie, możemy z tych automatów też korzystać, żeby się leczyć, nie? Znaczy nawet wam tutaj spróbuję to pokazać. Piję sobie buchę. Jedną. I widzicie, pełne zdrowie. Więc to też jest okej. Co prawda wiadomo, to jest jeżeli nie mamy przekąsek. Ale zawsze o tym pamiętać można, że też taka to jest możliwość. Że jeżeli już by się nam wszystko pokończyło, no to zawsze możemy ten... Zawsze coś można użyć. Ten już tutaj padł, świetnie. Dobra, kolejny. Gitara. I tutaj została tylko już dwójka. No, gdzieś tam się chowa, ale nie jest to istotne. Dobra, zabieramy ten dysk ze sobą i wychodzimy stąd. Już tutaj nic po nas nie ma. Na szczęście dobrze, że oni się nie respią, więc jeżeli już ich wybiliśmy dobrze, no to po prostu będzie dobrze, nie? Dobra. Jedziemy w takim razie do doku. Niestety jest strasznie długa droga stąd, ale no na to, gdzie bunkier się zrespi, za dużego wpływu w sumie nie ma. Chociaż może dałoby radę zmienić jego pozycję zmianą sesji, ale no jak mówię, wróćmy do początku. Ten napad jest długi i trudny, więc zrobisz go raz i raczej już więcej go nie robisz. No i dobra. Dojechałem sobie tutaj, więc zabieramy tutaj oczywiście nasz pojazd. Trzeba go przeparkować w odpowiednie tutaj miejsce. I będziemy mogli bronić tutaj Schwarzmana. Naszym odpowiednim miejscem wydaje mi się, że może być... Nie wiem, czy można puścić to, tą naczepę. Można ją puścić, to nawet lepiej. Bo naczepę sobie możemy tam zostawić. Pojazd tutaj, żeby też blokował. No i tutaj wchodzimy do niego i mu tutaj wprowadzamy do terminala. Więc masz tutaj Schwarzman, aż pakuje ci do terminala. Działaj, wiesz. A ja idę do działania. I w zasadzie więcej nam nie jest potrzebne, nie? Ten pojazd tam jest, jeżeli ktoś jakimś cudem przeszedłby po prostu, nie? Wiecie, zrespiłby się, dobra, no to ten pojazd go jakkolwiek przyblokuje. Lepsze jest mieć coś takiego niż nic w sumie, można byłoby powiedzieć. No tak, za to ja tutaj sam jestem też, więc jestem w takim miejscu, gdzie będę widział wszystko, jak cokolwiek będzie jechało. Powinno być git. Ale wiecie, byśmy tej misji nie zrobili, no to tutaj już byłoby naprawdę ciężko na samym starcie. Trzeba tego jednak, żeby on dawał sobie radę, to też nie jest... To też jest jakiś wyczyn w sumie. No właściwie teraz tutaj, jak mamy już to działo, nie, no to tutaj praktycznie mamy takiego trochę tower defense'a, nie, bo będziemy stali i praktycznie nawalali w kółko. My widzicie, ile tych gości tutaj jest, nie, praktycznie teraz cały czas się kręcę wokół własnej osi. Tak dużo ich tutaj się respi, nie, a nawet on jeszcze nie przesłał sobie połowy.
O, zrobiłem najgorszą rzecz, jaką można było zrobić. Nie kupiłem wszystkich tych przekąsek. Zobacz, to jest ta tampa. Też tam ewentualnie tampę wtedy można próbować przejąć, ale próba przejęcia takich pojazdów nie kończy się zazwyczaj dobrze. Już wygląda na to, że dałem radę się tak kręcąc. Prawda, musiałem trochę ten sobie pomóc, ale ostatecznie dużo jest. Dużo się udało zrobić. Teraz tego musimy się pozbyć tych wszystkich gości, więc tutaj akurat bym skoczył z powrotem do tego Night Sharka, a ja sobie jeździł z tym działem, żeby już brać, bo pamiętajmy, że on cały czas tamten koleś jest jeszcze do pokonania, więc tutaj też trzeba dosyć ostrożnie, jeżeli chodzi o to. Wszystko zrobione, więc idziemy tutaj do Aviego i pogadajmy sobie z Avim. No i dobra, tak wygląda, jak można by przejść lepiej ten napad, ale tak jak mówię, bo już po raz trzeci albo czwarty, jest to napad, który prawdopodobnie każdy wykona tylko raz i nie będziecie chcieli go robić więcej, gdyż jest po prostu trudny, długi i to są w sobie dwie najważniejsze rzeczy. Jest trudny i długi. No i można by jeszcze powiedzieć, że płaci dosyć mało, jak za to, ile tutaj jest po prostu akcji i ile on trwa, nie? Bo szczerze, to chyba mi on zajął najwięcej ze wszystkich, ale no tak jest w każdym razie, ale no, sposób jest tak czy siak na niego, żeby jakkolwiek rozegrać to w miarę sensownie. W każdym razie, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.